jedziemy na majówkę. Fundacja Złote Serce zabiera swoich podopiecznych do Radzanowa. Radzanów to zespół czterech sztucznych zbiorników zlokalizowanych na północ od miejscowości Radzanów i na południe około 3 km od Buska. Zbiornik Radzanów ma powierzchnię 11 hektarów. Powstał w 2010 roku. Obecnie mogą z niego korzystać jedynie wędkarze, gdyż kąpiel w nim jest zabroniona ze względu na zły stan wód. To trochę dziwne, bo ryby w złej wodzie. Miejsce piękne i mam nadzieję, że w najbliższym czasie zbiornik ten zostanie dopuszczony do kąpieli, bo szkoda takiego miejsca, naprawdę bardzo ładnie tutaj jest. Do terenu zbiornika przylega obszar rekreacyjny z boiskiem do piłki plażowej. Jest tu zaplecze i gastronomiczne, i sanitarne. Pogoda nam dopisała, słoneczko fantastycznie świeci, trochę za mocny wiatr, ale można mu nie będzie przeszkadzał. Rozkładamy kocyki i będziemy robić plażnik. Opalanie, wypoczynek. Naszego badu majowego to przejażdżki łodzią motorową. Przemek Badurak z Tom Waters przygotowuje nas, aby wszystko odbyło się bardzo bezpiecznie. Teraz najważniejsze molo, wędrujemy do Łodzi. No, nie każdy ma odwagę dotrzeć do celu, ale zabawa przednia. Przy wsiadaniu zachowane są wszelkie warunki bezpieczeństwa. Asystuje nas oprócz sternika pomocnik i ratownik. Pierwsze jazdy poprowadzi Przemek. Delikatnie, spokojnie. Tak, abyśmy się nie bardzo wystraszyli. Bo ta łódź to potężny potwór, który może bardzo szybko pływać po tej wodzie. No i zaczęło się. Pływamy. Wiatr się nasila, nie czuć palącego wiosennego słońca, opalimy się na pewno. Frajda z przejażdżki łodzią motorową jest ogromna. Thank you.
pływają, pozostała grupa świetnie się bawi na plaży. Animacja, zabawy, piłka nożna. Super pięknym wiosennym słońcu. Gdy tymczasem dochodzą nas zapachy z grilla, gdzie panowie pieką dla nas kaszankę i kiełbaski. Przy wsiadaniu do łodzi jesteśmy bezpieczni, jest pełna asysta, i sternika, ratownika, i asystenta, i naszych opiekunów. Chcesz koło mnie być? Każdy z nas jest zabezpieczony kamizelką ratunkową. Ratownik do tego w asyście. To bardzo bezpieczna wycieczka i bardzo dziękujemy za opiekę, szczególnie panu Przemkowi Adorakowi. Sternik bezpiecznie prowadzi naszą łódkę tak, abyśmy nie czuli strachu z prędkości, bo ta łódź to wielka moc i może bardzo szybko płynąć. Ale po chwili sternik pokazuje wszystkie możliwości tej łodzi. Pięknie płynie, bardzo szybko, wrażenia są ogromne, bardzo przyjemne. Ciepło, no ten męczący wiatr, ale bawimy się wspaniale. Kolejna zmiana pod nadzorem naszego ratownika. Dobry.
przerwa na inhalację? No i jak było na łódce? Tak, to przerwa i oni będą się no, podobało ci się? Super? No to się cieszę. Nie bałaś się nic? Ani trochę? Odważna jest. Kilka razy my już jeździli tak. Pierwszy raz. Sternik Łodzi pokazuje nam możliwości tej motorówki. Są ogromne. A robi to ogromne wrażenie. Zabawa jest przednia. Koniec zabawy wodnej. Panowie z Twin Waters prezentują nam pokaz jazdy na nartach. Narciarz wodny wyczynia tutaj cuda. Bardzo nam się to podobało. Bardzo byśmy chcieli spróbować takiej sztuki. Być może kiedyś zobaczymy.
bawiliśmy się cudownie. Dzięki Fundacji Złote Serce nasza zabawa była nie tylko wspaniała, ale i bezpieczna. Pojedliśmy kiełbasek. Dziękujemy bardzo, panie dyrektorze. Pogoda była super. Dziękujemy panu za zorganizowanie tak wspaniałego wyjazdu.